Takie są skutki za długiej zimy. Nawet jak jest lód, to niektórzy nie potrafią wytrzymać dłużej. Chodź tu. Co robisz? Powiedziałem, że będę na zasiadce, to będę. Robię sobie miejsce na łowienie karpi. Chodź, Tureksia, nie wolno. To się nazywa desperacja wędkarza. Do jutra sobie skujesz ten lód. Co? Do jutra go skujesz. Choćby nie wiem, co to on powiedział, że będzie jednak łowił. Miejsce na łowienie karpiszonów jest zrobione. Jak nic nie weźmie do jutra, to się zabije tym wiosłem. Jaka to musi być desperacja łowienia, żeby trochę sobie... Tego chodź uznałem, tu. Trochę tego rozbiłem, nie? No trochę rozbiłeś, trochę rozbiłeś. Trochę miejsca, ale masz tu. Do wieczora to chodź tu. Stopnieje. Przy tej pogodzie. No ale my chcemy już łowić. Chodź tu. To są ekstremalne warunki łowienia. Ekstremalne warunki łowienia. Powie, że chodź tu. Są normalni, nie? Ty? Normalny? Chodź tu, Reksio. Chodź. Co, Reksio? Skąpałeś się już? Dobra, miejsce zaraz przygotowane. Kurde. Chodź. Chodź. Chodź, Tureksio. O Jezu, moje krzyże. No, będziesz miał krzyże po tym łamaniu lodu. Już się nie, jutro się nie ruszysz. Zadowolony? No tak, bo mogę... Ładną sobie ścieżkę zrobiłeś. Mogę łowić. Już nie mam siły dalej. To wystarczy, tam już jest ten. Tam już jest prawie na całe wiosło głęboko, także... Także będziemy tutaj... Będziemy łowić. No, będziemy łowić. Okej. Także idę się kawy napić i będę działał dalej. Chodź tu, Reksio, nie wolno. Wspólnymi siłami, ja? Lepiej. No ma. Lodołamać. Ale poszło. No, no to całe familie pomysły. Do wieczora tego nie będzie. Teraz muszę wyjść. Kolega. Kolega. Dzięki za pomoc. Ja w razie czego będę nagrywać, gdyby ktoś się jednak wskąpał, to... Nie no, mamy fajny pas zrobiony, także wystarczająco. Co, jeszcze popływać musisz, ja? On się jeszcze nie zmęczył. Spodobało mu się. Pa, jak się rozpędzi, to tam na... Cały ten lód faluje. Patrz, jak on się rozpędzi, to on wyląduje tam na domku. Silnik jakby był, to by było fajnie. Hej ho. O, jak tam, młody? Dobrze. Fajna pogoda, co? No. W ogóle to witamy. Tak? Tak, lodowato mi. Lodowato ci? Fajnie jest. Lodowato ci. Jeszcze 3 godziny muszę tak być. Jeszcze 3 godziny. No. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tak jak obiecaliśmy wczoraj na live'ie na łowisku Baroniok. Po przyjeździe zobaczyliśmy, że jednak nie odmarzło. Zobaczyliśmy, że jednak nie odmarzło, ale to nas nie... Nie zniechęciło. Dokładnie. Wsiadłem w łódkę, później jeszcze mi tutaj... Zdesperowany Artur, kolega pomógł, postanowił rozbić cały lód. Dokładnie, tak jak widzieliście na wstępie filmu, lód rozbity, także możemy wędkować wystarczająco. Tego to jest wstęp, a nie. To jest wstęp. No wstęp, no. Wystarczająco, żeby sobie już zestawy położyć. I mamy nadzieję, że na te nasze dziury, które porobiliśmy w lodzie, przypłyną jakieś ryby. Jest dość kawałek wody czystej, także zobaczymy. No, będziemy kombinować, będziemy próbować. A co z tego wyjdzie, to się okaże. Także trochę się zmęczyłem.
Lodołamaniem? Lodołamaniem. Także ja biorę się do rozstawiania, do rozkładania sprzętu, do kombinacji, bo dzisiaj będę próbował sobie z mikropeletem, z fermentowaną kukurydzą. Myślę, że wypróbuję dumbbellsy, fluo, loftersy. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także rozkładam się, a widzimy się za moment, nie? Tak. Tak, jak będzie branie, czyli za jakieś 3 tygodnie. No. Hej. Witam. Jesteśmy, tak jak wcześniej obiecaliśmy, na łowisku Baroniok. Jestem w trakcie rozwijania się, ale przedtem chciałem jeszcze sobie oczywiście przygotować zanęty do koszyczka. Będziemy testować, tak jak mówiłem, zanęty pana ryby. I tak sobie pomyślałem, że tak, zrobimy sobie, to są już gotowe, tak jak pewnie wiecie, o, gotowe już, gotowy mikropelet z kawałkami pieczywa fluo, akurat morwa, także tutaj do jednego pójdzie morwa. Nie będę tego robił za dużo, dlatego że jeszcze nie wiadomo, jak ryba w ogóle będzie współpracować. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że będzie ciężko. Zresztą widzieliście na początku filmu, że trzeba było się przedrzeć lodołamaczem, żeby w ogóle... Ten lód nie jest gruby, ale było go jeszcze trochę. Myślę, że do jutra to już go w ogóle nie będzie. A woda jest bardzo zimna, jeszcze ryba dopiero, że tak powiem, budzi się z letargu, także nie oczekujemy tu jakichś nie wiadomo jakich efektów. Jak będzie jakieś branie, to będzie fajnie, jak nie będzie, to też będzie fajnie. No zakładamy, że przyjechaliśmy zamoczyć żyłki. Tak, zamoczyć żyłki, rozłożyć sprzęt, przypomnieć sobie, jak się wędkuje. Także tutaj będzie tak, tutaj będzie gotowy mikropelet, który pójdzie na jeden zestaw morwy, a na drugi zestaw pójdzie też gotowy mikropelet, tylko że już nie pachnący, a bardziej śmierdzący, z ochotką. O. Też tutaj oczywiście są Też tutaj są kawałki pieczywa fluo, jak widać. Widać? Widać. Ok. I tutaj sobie to zrobimy tak. Sobie to tak zrobimy, że pomieszamy to z fuj. Fermentowaną kukurydzą mieloną. Ale czad. Pyszności. Weźmiemy sobie tej kukurydzy, odciśniemy oczywiście, dlatego że żeby pozbyć się nadmiaru płynu, żeby nam za bardzo się nie rozmógł, ten mikropelet, bo nie chcemy kluchy. Chcemy, żeby nam to w miarę fajnie pracowało. Czyli bawisz się jak dziecko. Ale fajnie. W błotku. Także tak mniej więcej sobie to podzielę. Czekaj, połowa mikropeletu. Tutaj mniejsza część? Mniejsza część fermentowanej kukurydzy. To zostawiamy oczywiście ten płyn. Po co? Po to, żeby go dodać później do całości, bo żeby sobie zrobić taką konsystencję tego mikropeletu, która nam będzie odpowiadać. Okay. I jeszcze jedna rzecz. Zaraz wracam. Jak dobrze wiecie, ostatnio zresztą wrzucałem posta na Facebooka,
wszystkie stare pelety, popapy, kulki sobie pomieliłem. To znaczy nie, popapy pomieliłaś ty. No. No. Mam swoje 5 minut. Do tej mieszanki dodamy sobie jeszcze troszeczkę właśnie pomielonych kulek i peletów. O, tak, tak. To jest jakieś ciasto będziesz robił z tego. I żeby wzbudzić pracę tego, żeby to nam lepiej pracowało i tak dalej, dodam jeszcze pomielonych pop-upów. Będzie to nam po prostu szybciej pracować. Tutaj nie jest głęboko, jest maksimum, gdzie siedzimy do 2 metrów maksymalnie. Także teraz sobie to wszystko wymieszamy. I okazuje się, że mamy świetne ciasto na niedzielę do kawy. Ale ty próbujesz pierwszy. I co się okazało, słuchajcie kochani? Okazało się, że to się na mnie lepi. Dlatego zostawiliśmy sobie... wywar. Wodę, którą odsączyliśmy. Wodę. Woda. Z fermentowanej kukurydzy. Także to tutaj sobie do tego dodamy. O. Myślę, że tak to będzie dobrze. Mniej więcej jakby to podzielić, to wyjdzie... ...25-25-50, nie? No, coś koło tego. Tak na oko, no. No, 50% mikropeletu, 30% fermentowanej kukurydzy mielonej i 20% pomielonych peletów i kulek. Łącznie z pop-upami. Tak nam to wygląda. Nachyl mi. Poczekaj, słoneczko mi się tutaj opiera. Słoneczko. Bardzo fajnie nam się to klei, także ja myślę, że to będzie wystarczająco dobre. A tutaj już nie będziemy nic więcej kombinować. Tutaj na pewno nie będziemy dodawać fermentowanej kukurydzy, bo to chciałem sobie sprawdzić na tym jednym. Tutaj sobie dodamy tylko troszeczkę pomielonych kulek i peletów i do ulepszenia pracy tego wszystkiego, żeby nam to szybciej pracowało, bo tak jak mówiłem, nie jest tutaj głęboko. Pomielone pop-upy, mieszamy wszystko i tak będziemy łapać. Tak będę po prostu testował, o, bo jeszcze na produkty pana ryby nie mieliśmy okazji łowić, one weszły dopiero w tym sezonie. Są to produkty opracowane przez Jarka, przez pana rybę, a producentem tego jest, jak pisze na opakowaniu, firma Meus. Także nie zmieniamy teamu. Zresztą z Jarkiem się bardzo dobrze znamy. Tutaj oczywiście, teraz nie będę leciał, ale tutaj oczywiście musicie, bo to teraz zrobiło nam się poprzez dodanie tych mielonych kulek i peletów oraz pop-upów suche. Nie całkiem, ale na pewno trzeba tutaj dodać wody i dostosować sobie to do głębokości łowiska. Czy mniej domoczyć, czy bardziej domoczyć, no to już jest w zależności, gdzie łowimy i na jakich głębokościach. To jest tyle, jeżeli chodzi o miksy, na które będę dawał do koszyczków. Tak to będę sobie testował, a jeżeli chodzi o włos, to tak sobie pomyślałem, że przetestuję łowtersy, czyli na jeden zestaw pójdą 2 łowtersy orzecha tygrysiego. To jest raz, a na drugi zestaw damy pop-upy. Podniesiemy dlaczego? Dlatego, że jest tutaj dość sporo mułu. Jak zresztą rozkuwałem lód, to badałem przy okazji sobie dno łowiska. Jest dość sporo, jest dość grubo mułu tutaj.
Także na pewno od razu będę stosował dłuższe przypony, po to, żeby mi się to nie zapadło w tym mule. Lżejsze koszyki, przynajmniej na jedną wędkę. Zobaczymy w ogóle, co się będzie działo. To jest najważniejsze, czy ta ryba będzie w ogóle z nami współpracować, czy się ruszy, bo tak jak mówię, woda jest bardzo zimna, dopiero co odmarzła, także ta ryba jeszcze jest, że tak powiem, w letargii. Jeszcze nawet nie do końca nie odmarzło. Dokładnie. To odmarza, także ona jest. Szału tu na pewno nie oczekujemy. Jak będzie jakieś branie, to będzie fajnie, jak nie będzie, jak mówiłem, też będzie fajnie. Także na drugi zestaw pójdzie King Spice, Pop-Up 12, do tego pójdzie wanilia, dumbbells 8, oczywiście też pop-up, cały zestaw podniesiony. I tak będziemy, kochani, próbować coś złowić. Także ja się zabieram do przygotowania zestawów, zarzucenia i zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. No i tyle. Pogodę mamy na razie fajną, ale w nocy słyszałem, że znowu ma przymrozić. Zobaczymy. Czy zmarzniemy. Czy zmarzniemy, czy nie zmarzniemy. Resztę zobaczycie pewnie na filmie. Hej. Słuchajcie, jest rano. Jak widać, wędki mi zamarzły. Ręce mam w kieszeni, bo mi zimno w ręce. Nie, wyciągaj je z kieszeni. W nocy cisza. Tak jak się spodziewaliśmy. Nie ma się co dziwić. Dlatego, że woda jest, nie wiem dokładnie, ale gdzieś w granicach 3 stopni. Jak nie dwóch. Dwóch może nawet. O. Koledze się tu same ryby podbierają. Ja. Wczoraj zmieniłem włosy na dłuższe. Dlatego, że jest tu dużo mułu, sprawdzałem. Przy okazji, jak lód łamałem. Ojej. Uuu. Że nie poleciałeś dalej. Ale teraz będziemy kombinować dalej, czyli jeden zestaw zrobię na lżejszy koszyk, dlatego że mam założone 56,80 g. Wydaje mi się, że na ten muł jest to za dużo, te koszyki się zapadają. I teraz będę przekładał na jedną wędkę, założę koszyk 20-gramowy z pop-upem. O, proszę. Mam rybę. Ja. Zapomniałeś dodać, że się przenieśliśmy z tamtego miejsca, tak, gdzie rozbijaliśmy. Tam byliśmy wczoraj, ale tam przyjechał nasz kolega Mariusz. Nie tak szybko. A my jesteśmy dzisiaj tutaj. Tu się przenieśliśmy. Tutaj chłopaki siedziały. Ale się zwinęli wieczorem, ja się tutaj przeniosłem. Tutaj jest jeszcze Artur z Mariuszem. Także, tak jak mówiłem, jeden zestaw sobie zaraz zmienię na koszyczek 20 gram. Dłuższy włos, pop-up i zobaczymy, czy to coś da, czy ta ryba się obudziła, czy nie. Dzisiaj ma być piękna pogoda, także może coś się ruszy. Zresztą, tak jak widać, jeszcze na drugiej stronie jest lód, także woda bardzo zimna, ryba dopiero się z letargu budzi. Ale ten lód już jest taki cieniutki, taka powłoczka tam gdzieś została. Ale to jest przy... tak, jak spodziewaliśmy się, no od razu mówiłem w piątek wieczorem na live'ie, że nie będzie szału, no nie ma się co spodziewać. Wszystko tak jak było. O, masz zdobycz. Tak, jest. Listek. Także. O Jezu, ja już stary jestem. No. Także ja się biorę do roboty. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć za chwilę z kabankiem. No pokaż jeszcze raz. Pokaż. Co nagrywasz? Zejdź z obiektywu. Nagrywam pomosty. Dokładnie, obiecaliśmy wam, że będą pomosty
i są pomosty. Pomosty są skończone, są bardzo fajne, jak elegancji. Widzicie. Pięć pomostów. Pięć pomostów. Można tu, na tym pomoście to by można nawet namiot rozbić. I stoimy na największym. I ognisko zrobić. My na największym stoimy, zaraz go pokażę. Tylko na razie tamte psy przybliżam. Bo tam są zrobione do podestu jeszcze zejścia, nie? Tak, no. Dodatkowo są zrobione zejścia, żeby było łatwiej czy tę łódkę wypuścić, czy rybę podebrać. Także z tym teraz nie będzie problemu. Jak widzicie, Mariusz się... Napracował. Postarał. Napracował się, tak. Lodu, jak widzicie, już nie ma. Słoneczko. Także lód nam tam cały pięknie zszedł. Są takie miejsca, gdzie jest 1,20 m chyba. Tu. To jest głębiej, to się napisza. Tutaj stoimy na tym najdłuższym podejście. Tak, ja sobie przejdę na brzeg. Fajnie się masz? Niestabilnie. O, tam jest operator kamerzysta. O. A tu mamy ten piękny podest, taki cały, duży. Z mułem nawet trzy. Tak jest, to jest ten największy podest. Tu jest podest. A tu jest mój ojciec. Słuchajcie. Gospodarz łowiska, opiekun. Także pamiętajcie, jak będziecie chcieli wjechać na łowisko czy coś, tam jest numer na bramie, także dzwonicie, ojciec wam przyjdzie otworzyć, bo będzie łowisko zamykane, dlatego że no, żeby się obcy nie szwindali. Dokładnie, bo sprzęt jest drogi, jak dobrze wiecie, a nie wiadomo kto może wejść, także łowisko będzie zamykane dla waszego bezpieczeństwa, dlatego żeby nic nie zniknęło. Także tam macie numer na bramie, dzwonicie, przychodzi opiekun i wszystko się tutaj na miejscu dowiecie. Nie? Tak. No. Opiekun zbiera też opłaty, tak? Opiekun, tak, tak. No, uiszczacie opłaty. No i wszelkich informacji, jakie tam chcą, to mogą pytać, to uzyskają. Tak. Dokładnie. Jest. I opiekun tego łowiska pilnuje porządku, także uważajcie. Jeżeli ktoś będzie niegrzeczny, siekiera w plecy. Że jedynie nie spisuje ich, no, nie planuje im. No nie, to robi Mariusz. Tak. Jeżeli chodzi o wszystkie zasiadki, terminy i tak dalej, dzwonicie do Mariusza, do właściciela, on to ustala. A jeżeli chodzi o sprawy związane tutaj na miejscu z bezpieczeństwem łowiska, informacjami, opłatami, to tutaj u opiekuna, tak? Także, do pana Janka. Tak, dokładnie. Także tak to wygląda. Myślę, że tutaj postarali się, jeżeli chodzi o te pomosty, zresztą widzicie, że dość fajnie to wygląda, już nie ma problemu, czy to z wypuszczeniem łódki, czy z podebraniem ryby. Jest pięć pomostów. W tych najgorszych, można powiedzieć, miejscach, gdzie one były potrzebne, są skończone. Możecie przyjeżdżać. Iwentkować. Iwentkować, tak jest. Chodźcie. Nagrywa się? Nagrywa nie, się? Nie, nie nagrywa nie. Się. O, branie! Branie! Pnij to! Dzień dobry. Ja myślę, że to ta masa brań cię wykończyła. Tak, jestem tak wykończony, że masakra. Bliżej, tyle brań mieliśmy, że po prostu jakaś rzeźnia, nie? Już mi się nie chce tu łowić. Nie? Nie, za dużo. Za dużo tych ryb, nie? To jest masakra. Słuchajcie. Mam się ręce często szczerze. Jesteśmy już przy końcu naszej zasiadki, zwijamy się. Oczywiście łowisko Baroniok. Niestety nic się nie udało złowić, nie było ani pika przez od wczoraj. W nocy nas przymroziło. Były piki, bo wyskakiwałeś przez okno. No tak, były piki, bo wyskakiwałem przez okno, tak. Ale tak jak mówiliśmy, no, nie oczekiwaliśmy tutaj specjalnie jakichś efektów, ponieważ łowisko dopiero co odmarzło, ryba jest jeszcze w letargu. O, za zimna woda jest. Za zimna woda, także tak jak mówiłem, jak będzie jakieś branie, to będzie fajnie. Ale nie było. Ale nie było i też było fajnie. Też było fajnie. Dokładnie, bo nie o to chodzi, żeby zawsze łowić, ale o sam tak, spędzony czas. Tak, w nocy było czas. Zimno, to fakt, było -5, także w nocy było bardzo zimno. Ale już dzisiaj, wczoraj do nas podjechał Artur,
na chwilę, ale ta chwila się przeciągła trochę. Także nie wytrzymał, zobaczył wodę i po prostu zawrócił się. Zacząłem koło w Jastrzębiu. Zabrał tylko sprzęt i przyjechał z powrotem. Dzisiaj był silniejszy od niego. Tak, dzisiaj dojechał do nas, korzystając z tego, że jest fajna pogoda. Dojechał do nas Mariusz, on już z nami tutaj wędkował. Dalej mamy remis, Mariusz. Tak. Dalej mamy remis. Także no, było miło, było fajnie. Sezon rozpoczęty, mimo tego, że bez ryby. Tutaj kolejny raz udowadniamy, że nie zawsze się łowi, nie? Nie zawsze się łowi. I to nieważne, czy to jest woda PZW, czy to jest komercja. Na komercji nie łowi się, kochani, na puste haczyki. No sorry, no. Na korki z wina. Na korki z wina i tak dalej, i tak dalej. Także ryba jest rybą, łowisko jest łowiskiem, woda jest wodą. Te ryby z PZW nie są inne jak te z komercji. No i właśnie tak to wygląda. Nie zawsze na naszych filmach będą ryby, dokładnie, bo nie zawsze te ryby się łowi. Choćbyśmy chcieli. Choćbyśmy chcieli, a chcieliśmy bardzo, staraliśmy się bardzo. Już chyba wszystko żeśmy wykombinowali. Tyle przyrodnie wypróbowałem przez... Dokładnie, ale jak ryba nie współpracuje, to nie współpracuje, choćby nie wiadomo co zrobić, także tutaj nie ma cudów. Ja, dobrze was widać. Dobrze nas widać? Ja za półtora... Operator kamerysta musiał sprawdzić, czy nas widać. A nie obciął mi trochę brzucha. Obcięłam ci brzuch. Pańcie ci to pomyślcie. Ja się obrócę w tą stronę, ty rób tu czas. Cięcie. Co chciałem jeszcze dodać? No zwijamy się, za półtora tygodnia jestem tutaj znowu. Bo 5, 6, 7, 8 przyjeżdżam tutaj na zawody Sticky Bites. Zobaczymy. Słuchajcie. Ręka z kieszeni. Będę siedział z właścicielem łowiska, także no, to zobowiązuje. Także musicie nie? się postarać. To zobowiązuje. Także widzimy się, myślę, bo będę chciał oczywiście nagrać relacje z zawodów. No i tyle. No, film nie będzie za długi. Ale takie, będzie. Ale będzie. No ale, właśnie. Ale, obiecałem i ale jest. Ale lody przełamaliśmy. Lody przełamaliśmy. Dosłownie i w przenośni. Łamałem, do dzisiaj mam zakwasy od wczoraj. Także dziękujemy. Pamiętajcie, jeżeli się wam podoba, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli chcecie komentarz. Być zawsze na bieżąco. Komentujcie, bo wiecie doskonale, że zawsze odpowiadamy, tak? Jasne, zawsze. Zawsze odpowiadamy na komentarze. Przynajmniej staram się na wszystkie odpowiadać, bo jest ich coraz więcej, co nas oczywiście niezmiernie cieszy. No i tyle, nie? Tak. No, czy jeszcze coś poopowiadamy? Nie no, damy ci się wykazać jeszcze, jak chcesz pogadać. Dobra, to jeszcze branie. Coś za cicho. Chyba ci się bateria wyczerpała. Coś się zepsuło. To musiało całą noc brać. Nie, bo to tyle brań było, że te baterie już nie wyrobiły, nie? No, także dziękujemy i do zobaczenia. Hej. Pozdro. Oh,